Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dzisiaj porozmawiamy o mojej aktualnej suplementacji. Temat suplementów, tego czego przyjmuję, witamin, różnych kuracji i tak dalej, to jest taki temat, który zawsze gdzieś Was interesuje. Dopytujecie, pytacie na moim Instagramie, pytacie czasami pod filmami, więc postanowiłam, że raz na jakiś czas będę robić dla Was taką aktualizację i pokazywać Wam, co przyjmuję dla zdrowia, dla urody i nie tylko. I zacznę dzisiaj od kuracji z kolagenem. Tutaj widzicie taki małą buteleczkę. Jest to Prima Biotic Kolagen, o którym już Wam wspominałam, kiedy ta kuracja do mnie przyszła w jednym z moich daily vlogów. Jest to kolagen, do którego wracam regularnie, tak mi się wydaje, że już od ponad roku. W ogóle moja przygoda z kolagenem zaczęła się kilka dobrych lat temu, kiedy zaczęłam czytać różne artykuły i nie tylko, jak to jest właśnie z tym kolagenem, z przyjmowaniem tego typu kolagenu doustnie, czy kolagen w tabletkach, czy kolagen właśnie w takich shotach, czy do picia i jak to w ogóle wszystko wygląda. To było mniej więcej w czasie, kiedy chodziłam jeszcze na studia z kosmetologii i pamiętam, że temat kolagenu podjął również nasz profesor od fizjoterapii, który opowiadał właśnie o suplementacji kolagenu i przedstawiał nam różne badania dotyczące tego, jak kolagen działa. I pamiętam, że wtedy jedną z takich bardzo ważnych kwestii, którą poruszył, było przyjmowanie kolagenu na stawy i mięśnie, ale w postaci tabletek. I pokazywał nam wtedy na tych właśnie badaniach, że przyjmowanie kolagenu w postaci tabletki kompletnie nie ma sensu, ponieważ dostaje się on bezpośrednio od naszego żołądka, gdzie zostaje rozłożony przez wszystkie enzymy, przez wszystkie soki trawienne i nie ma takiej możliwości, by dostał się do krwiobiegu i tym samym zadziałał również na stawy i na mięśnie. Mamy tutaj taki efekt, można by było powiedzieć, placebo. I myślę, że gdzieś tam te badania mogły być rozpowszechniane, ponieważ po tym czasie zaczęły właśnie pojawiać się takie szoty kolagenowe lub też kolagen w postaci proszkowej, który sobie mieszamy w wodzie z wodą. Jest to kolagen w postaci hydrolizatu i później zaczęłam sobie czytać, o co chodzi z tym hydrolizatem i okazuje się, że kolagen, żeby dostał się do krwiobiegu, musi być właśnie w odpowiedniej formie, takiej, czyli właśnie tego hydrolizatu, który po zetknięciu z naszą śliną już zaczyna działać w naszym organizmie. Ja niestety nie jestem w stanie Wam tutaj dokładnie wytłumaczyć całego tego mechanizmu działania kolagenu hydrolizatu, ale postaram się w opisie do dzisiejszego filmu zostawić Wam linki do różnych prac naukowych, które udało mi się znaleźć, gdzie pokazane jest mniej więcej, o co tak naprawdę chodzi w tej suplementacji kolagenu, jak to jest, bo czasami też piszecie mi, że Wy też szukacie różnych informacji, dopytujecie lekarzy, a oni Wam mówią, że nie ma badań, że nie ma żadnych opracowań naukowych, że tak naprawdę to nie działa. Otóż okazuje się, że jednak są. Słuchajcie, wystarczy trochę pogrzebać, wystarczy trochę poszukać. Są już prace naukowe, są już pewne badania, które zostały przeprowadzone między innymi w krajach azjatyckich, w Japonii, gdzie pokazywano wpływ właśnie kolagenu, suplementacji kolagenu na nasz organizm. I ja, właśnie interesując się trochę tą całą kwestią kolagenu, zaczynałam z tego co pamiętam od takich wód kolagenowych, tam była bardzo mała dawka, ale to były wody jakieś takie do picia w dużych butelkach właśnie z kolagenem, potem przechodziłam na różnego rodzaju saszetki, zaczynałam oczywiście od małych dawek i dziś, tak jak mówię, od ponad roku stosuję kolagen od Prima Biotic, wcześniej nazywał się on Kolagen Gold. Dzisiaj troszeczkę mamy inną nazwę, ale jest to ten sam kolagen. Tutaj absolutnie nic się nie zmieniło, bo też mnie dopytywaliście, czy skład jest ten sam, czy produkt jest ten sam, czy dawka jest ta sama. Słuchajcie, jest wszystko tak jak było wcześniej, tyle tylko, że zmieniła się nazwa.
No i teraz tak, kolagen rybi czy kolagen wołowy? Prima Biotic kolagen jest to kolagen wołowy i mamy tutaj najwyższą dawkę 10 tysięcy mg, najwyższą dzienną dawkę, którą możemy spożywać, jeśli chodzi o kolagen. Dodatkowo też ten kolagen wzbogacony jest między innymi o, uwaga, witaminę C, niacynę, witaminę E, kwas pantotenowy, witaminę B6, ryboflawinę, tiaminę, witaminę A, kwas foliowy, biotynę, witaminę D, witaminę B12. Jest to preparat na bazie soku jabłkowo-cytrynowego i on ma taki delikatny aromat, smak, powiedziałabym brzoskwiniowo, właśnie jabłkowy i nie ma w nim cukru, co też jest dla Was istotną informacją. Ten kolagen jest dosyć słodki, ma taki właśnie specyficzny smak, ale do przyzwyczajenia. Ja na przykład osobiście bardzo lubię ten smak. Często też mi piszecie, że bardzo Wam pasuje, bo nie czuć absolutnie żadnego tutaj tego aromatu kolagenu wołowego, czy czasami się zdarza kolagenu rybiego. Ten jest naprawdę bardzo przyjemny, chociaż wiadomo, no, nie każdemu może posmakować. Mi akurat osobiście bardzo smakuje, mamy właśnie świetny skład, mamy wysoką dawkę i mamy ten kolagen wołowy. No i teraz tak, pytacie mnie o to, czy kolagen rybi, czy kolagen wołowy, bo przecież tyle się mówi w internecie, jakieś influencerki, kiedy pokazują Wam różnego rodzaju kolageny, mówią o tym, że ten kolagen rybi, to tylko kolagen rybi, bo słuchajcie, tylko on będzie wpływał właśnie na naszą urodę, na włosy, na paznokcie, na kolagen konkretnego typu. Wiecie co? Powiem Wam tak, na bazie mojego doświadczenia już kilkuletniego przy stosowaniu kuracji z kolagenem i tego, co próbowałam się dowiedzieć z informacji z internetu, wyszukać jakieś badania, okazuje się, że tak naprawdę nie ma takich badań naukowych, medycznych, które pokazywałyby, że tylko i wyłącznie kolagen rybi wpływa na naszą urodę. Są oczywiście badania, które pokazują, że kolagen, forma kolagenu, cząsteczka kolagenu będzie wpływać na nasz organizm, ale nie ma konkretnie takich badań, które by pokazywały, że rybi wpływa na ten i na ten, a wołowy na przykład wpływa na ten i na ten. Kolagen to jest kolagen i tak naprawdę możecie go suplementować w różnej formie. Możecie go przyjmować w formie właśnie kolagenu rybiego, kolagenu wołowego, możecie przyjmować w formie takich shotów, w formie sproszkowanej, w formie różnych saszetek, które rozpuszczamy, rozcieńczamy z wodą, albo na przykład możecie, jeśli oczywiście wolicie, przyjmować kolagen z nóżek kurzych. Też jest to zawsze jakieś rozwiązanie. Kolagen, słuchajcie, generalnie kolagen podany w odpowiedniej formie, w formie hydrolizatu lub też właśnie przyjmowany na przykład z tych nóżek, nóżek kurzych, nie rybich, będzie działał na nasz organizm w odpowiedni sposób. Jakie będzie przynosił działanie? Będzie działał przede wszystkim właśnie na te procesy starzenia, które zachodzą w naszej skórze, w naszym organizmie, bo on będzie działał nie tylko na samą skórę, ale tak naprawdę na wszystkie nasze organy. Będzie wpływał na włosy, będzie wpływał na paznokcie, ale też bardzo duży kolagen, duży wpływ ma kolagen między innymi na stawy i na mięśnie. I dla mnie to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ ja jestem osobą, która posiada skoliozę, w dwóch punktach. Bardzo często też z tymi kręgami tam pojawia się pewien ucisk, przez co też blokują się kolana, problemy w odcinku lędźwiowym i słuchajcie, przysięgam Wam z ręką na sercu, z czystym sumieniem, od czasu kiedy przyjmuję kolagen, a tak jak mówię, jest już to kilka lat, ja nie mam absolutnie problemu z moim kręgosłupem. I nie mam problemu również ze stawami, z kolanami, z chodzeniem, z mięśniami. Pozytywne efekty przyjmowania takiej kuracji widać już po jakimś czasie. Tak naprawdę mówi się o tym, że kuracja z kolagenem powinna trwać minimum te 3 miesiące, żebyście zobaczyli pierwsze efekty. I rzeczywiście tak jest, chociaż w przypadku tego, jaki będziecie przyjmować kolagen i jaka to będzie też dawka, co jest bardzo ważne, te efekty zauważycie szybciej lub wolniej. To też będzie zależało od tego, w jakim stanie jest Wasz organizm, czy bardziej będzie potrzebował tego kolagenu, czy też nie, na co konkretnie będziecie działać. Ale na pewno zauważycie poprawę w jakości Waszej skóry, poprawy jakości włosów, paznokci, że będą one twardsze, że włosy będą mniej wypadały, będą mniej się rozdwajały,
że skóra będzie gładsza, że będą bardziej zwężone pory, mniejsze problemy z trądzikiem, właśnie stawy, że będziecie się lepiej ruszać, funkcjonować. Kolagen to jest świetna opcja dla sportowców, dla osób, które uprawiają aktywny tryb życia, ale również dla osób starszych, które mają problemy z motoryką, tak? Które mają problemy z poruszaniem się. Przyjmowanie tego typu kuracji to jest bardzo dobra sprawa. Mówi się o tym, że kolagen wołowy będzie lepiej wpływał właśnie między innymi na stawy i na mięśnie. Być może, ja tego Wam nie mogę potwierdzić, bo musiałabym wykonać odpowiednie badania, żeby dowieść Wam, że kolagen wołowy właśnie lepiej wpływa na to niż kolagen rybi. Ale tak jak mówię, słuchajcie, ja przyjmuję kurację z kolagenem już od kilku dobrych lat i naprawdę widzę te efekty działania u mnie. Na skórze, na moim organizmie, na włosach. I wiecie co, opowiem Wam też taką być może ciekawostkę dla Was. Ja przyjmuję kolagen zawsze, kolagen Gold, kolagen Primabiotic, do którego wracam. Przyjmuję w okresie od mniej więcej września, października do lata. Latem robię sobie małą przerwę i później z powrotem do niego wracam. I wiecie co widzę? W momencie, kiedy wracam na jesieni do kolagenu, to widzę, że moja skóra znowu nabiera takiego blasku, że jest bardziej miękka, włosy mniej wypadają, że się mniej przetłuszczają, że są lepszej jakości. Znowu paznokcie robią się twardsze, szybciej rosną. Ten odrost na paznokciach, tutaj w przypadku bazy, którą ja sobie oczywiście aplikuję, robi się coraz szybciej. Ja 2 tygodnie i muszę znowu poprawiać paznokcie. Robić manicure. Także widzicie, dużo mamy tutaj pozytywów. I ja na przykład lubię bardzo Primabiotic kolagen. Słuchajcie, za takie plusy jak małe buteleczki, które można zawsze ze sobą zabrać, buteleczki szklane, nie ma tutaj żadnego plastiku. To, że mamy bardzo wysoką dawkę tego kolagenu, że jest on dobry w smaku, że jest wzbogacony również o inne witaminy, jakieś mikro, makroelementy. Że bardzo dobrze się go przyswaja, nie mam absolutnie żadnych problemów żołądkowych. Przyjmuję go sobie o różnych porach, czasem rano na czo, czasami w pomiędzy posiłkami, czasem wieczorem, wtedy kiedy pamiętam. Po prostu wyciągam go i piję, trzymam sobie schłodzone w lodówce i uważam, że jest to świetne rozwiązanie. Także ja gorąco Wam polecam kurację z kolagenem jako uzupełnienie takiej suplementacji dziennej. Wpływ kolagenu naprawdę ma... daje super efekty na nasz organizm, także Primabiotic kolagen, często też na świetnych promocjach, ja staram się wrzucać Wam właśnie tego typu promocje u mnie na Instagramie, żebyście też mogli sobie go kupić nieco taniej, także cóż mogę dodać więcej, rozgadałam się, ale właśnie tak to jest jeśli chodzi o kolagen. Lecimy dalej, bo obawiam się, że ten film będzie dosyć długi. Więc tak, powiedziałam Wam o pierwszej kuracji, czyli o kolagenie z Primabiotic kolagen, który przyjmuję właśnie dla urody, dla moich kości, dla moich stawów, dla motoryki i nie tylko. Drugi suplement, który przyjmuję też już od dłuższego czasu, jest to kurkumina od marki Boca Botanica. I to jest suplement, który wpływa przede wszystkim na moją odporność i na niwelację różnego rodzaju stanów zapalnych w moim organizmie. Przyjmuję go codziennie i przyjmuję go cały czas, nie robię absolutnie żadnych przerw, cały czas go stosuję i uważam, że jest świetny, jeśli chodzi właśnie o działanie takie odpornościowe dla organizmu na różnego rodzaju stany zapalne, które czasem się pojawiają i nawet o tym nie wiemy. Kurkumina to jest złoto, to jest zbawienie, także jest kurkumina jako kolejny suplement, który przyjmuję codziennie i jest to dawka, tutaj mamy zalecaną dawkę 2 kapsułki 2 razy dziennie, natomiast ja przyjmuję kurkuminę 1 kapsułkę codziennie. Tak to u mnie wygląda, cały czas bez żadnych przerw. No i teraz 2 kolejne suplementy, które są również od Boca Botanica. Jeden jest dla urody, a jeden jest dla mojej głowy, że tak powiem. I tutaj pojawia się koenzym Q10. Dlaczego koenzym Q10? Ponieważ pewnie część z Was doskonale o tym wie, że z wiekiem ilość koenzymu Q10 w naszym organizmie zaczyna zanikać. I to się dzieje tak mniej więcej po 20 roku życia, kiedy zaczynają się właśnie procesy starzenia. Więc warto koenzym Q10
uzupełniać i przyjmować właśnie dla naszego organizmu. A drugi, też od Boka Botanica, bo Boka Botanica, Jezu, słuchajcie, dzisiaj mam jakiś problem, żeby się wysłowić, więc musicie mi to wybaczyć. Ale czasami tak jest, że jak chcę coś szybko powiedzieć, to jak to się mówi, za szybko myślę, a za wolno mówię. O! Słuchajcie, drugi suplement, czyli soplówka jeżowata, taki fajny grzybek, który bardzo dobrze działa na nasz układ nerwowy, a przede wszystkim działa na nasz mózg. I dzięki czemu uzyskujemy lepszą koncentrację, lepiej myślimy, te myśli też tak nie wariują nam w naszej głowie, możemy się lepiej skupić na pewnych rzeczach, także przyjmuję też właśnie tę soplówkę jeżowatą. I teraz tak, jak ja je przyjmuję? Powinno się przyjmować po jednej kapsułce, po dwie kapsułki raz dziennie, jeśli chodzi o soplówkę, i jedną kapsułkę dwa razy dziennie, jeśli chodzi o koenzym Q10. Ponieważ ja tych suplementów przyjmuję trochę dużo, powiedziałabym sporo, to ja sobie troszeczkę inaczej tą suplementację układam, a mianowicie przyjmuję po jednej kapsułce i teraz tak, jeśli na przykład w poniedziałek przyjmuję soplówkę jeżowatą, to nie przyjmuję wtedy koenzymu, tylko koenzym stosuję we wtorek. I robię to właśnie tak zamiennie. I tutaj jeszcze Wam pokażę takie fajne rozwiązanie, które ja stosuję, żeby mi się to wszystko nie pomyliło i żebym miała wszystko fajnie ułożone. Jakiś czas temu kupiłam sobie w Superfarm właśnie taki pojemniczek, gdzie mamy dni tygodnia i w każdym z nich trzymam sobie porcje tych moich suplementów, żeby mi się to nie pomyliło. Czyli codziennie mam tutaj kurkuminę, co drugi dzień mam powstawiane właśnie te oto suplementy. Ale muszę Wam dzisiaj też pokazać coś, co jest w sumie u mnie nowością, jeśli chodzi o pokazywanie Wam suplementów na moim kanale i w moich mediach społecznościowych. Jest to kuracja, którą też przyjmuję już jakiś czas, a mianowicie mam teraz drugą butelkę, którą też już zaczęłam stosować i jest to, słuchajcie, Hyaluron Drink. Hyaluron Drink, czyli drinki z kwasem hialuronowym, które wpływają na nasz organizm, na naszą urodę. To jest marka Proceanis. Zatrzymałam sobie specjalnie kartonik, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Tak jak mówię, jest to moja druga buteleczka już, którą stosuję. W opakowaniu znajdziecie właśnie taką szklaną butelkę i do tego jest jeszcze taki szklany kubeczek, miarka, która pokazuje Wam 10 ml i to jest dzienna dawka, którą przyjmujemy właśnie tego drinku, popijając go szklanką wody. Bo jak wiecie, kwas hialuronowy musi się zawiązać z wodą, więc to jest bardzo istotne, żeby właśnie w ten sposób go przyjmować. Jest jeszcze dostępna wersja shotów, czyli fajne takie rozwiązanie na przykład na wyjazdy. To są takie małe shoty, które chyba tam jest, słuchajcie, 21 shotów, tak mi się wydaje, po 10 ml. Ja mam tutaj butelkę 200 ml, ale jest też dostępna większa butelka i myślę, że następnym razem właśnie tak sobie zamówię ze sklepu, bo będzie po prostu wygodniej. Pierwszą butelkę zamówiłam sobie dlatego, że chciałam przetestować i zobaczyć, czy to rzeczywiście działa. Później zamówiłam sobie drugą butelkę 200 ml, żeby pokazać Wam właśnie też w filmie między innymi, jak to wygląda, ale tak jak mówię, następne opakowanie to już będzie dużo większe. Ja zamówiłam sobie tę kurację ze sklepu For Skin, o ile dobrze pamiętam. I co jest również tutaj bardzo istotne, to nie jest, słuchajcie, sam kwas hialuronowy, tylko też jest produkt wzbogacony między innymi na przykład o biotynę, o cynk, o witaminę B3, witaminę A, witaminę B2. Także mamy tutaj też inne witaminy, które warto przyjmować razem właśnie z tym kwasem hialuronowym. No i co on nam daje? No jak wiecie, kwas hialuronowy zapewnia nam lepsze nawilżenie naszego organizmu, naszej skóry, bo przede wszystkim na skórę tutaj działamy. Sprawia, że jest ona bardziej miękka, lepiej ujędrniona, mniej przesuszona i słuchajcie, rzeczywiście to działa. Muszę się przyznać, że to działa. Ostatnio nawet rozmawiałam z moją znajomą, która tak mówi do mnie, wiesz, bo ja tak myślę sobie, co tutaj przyjmować i w sumie zastanawiałam się nad kwasem hialuronowym, ale chyba nie ma takich suplementów, gdzie można by było ten kwas hialuronowy przyjmować, ale nie w postaci tabletek, czyli właśnie, żeby to były takie drinki do picia, ewentualnie jakieś saszetki, jakiś hydrolizat czy coś w tym stylu i ja jej powiedziałam o tym kolagenie, o tym kwasie hialuronowym
I ona była naprawdę bardzo zdziwiona, od razu sobie zamówiła i słuchajcie, też stosuje i mniej więcej po 2 tygodniach również zauważyła różnicę w jakości swojej skóry. Tutaj chciałam Wam dodać, że mamy jeszcze ważne takie informacje, jak na przykład to, że jest to produkt wegański i mamy tutaj porcję 120 mg kwasu hialuronowego. Myślę, że jeszcze o tym produkcie będę Wam opowiadać za jakiś czas, a na pewno będę pokazywać Wam go na moim Instagramie. Na razie jestem z niego bardzo zadowolona. Widzę rzeczywiście poprawę w jakości mojej skóry, a przede wszystkim poprawę w nawilżeniu. To, na czym mi zależało, bo okres jesienno-zimowy to jest dla mojej skóry, zwłaszcza na ciele, taki okres, kiedy ona dosyć intensywnie się przesusza, złuszcza, mamy też więcej ubrań, które na sobie nosimy, warunki atmosferyczne, dom, ciepło kaloryferów i tak dalej, więc zawsze używałam bardzo dużo kosmetyków, żeby ta skóra była lepiej nawilżona, natłuszczona, a teraz muszę Wam powiedzieć, że skóra sama jakościowo jest w bardzo dobrym stanie i wcale nie muszę się nasmarowywać tymi wszystkimi balsamami, masłami i tak dalej, wystarczy odrobina wieczorem. Rano po kąpieli mogę sobie całkowicie odpuścić, więc jestem zadowolona, zobaczymy jak będzie z efektami takimi, no powiedziałabym bardziej ujędrniającymi na moją skórę. Także tyle jeśli chodzi o Hyaluron Drink od marki Proceanis. I już na zakończenie. Przysięgam, na zakończenie już więcej nie będzie o suplementach. Coś, co przyjmuję na wieczór, a dokładnie przed spaniem, żeby się wyciszyć, zrelaksować. Ja jestem osobą, która jest taka, wiecie, dosyć pobudzona, aktywna, dużo rzeczy robię w ciągu dnia i rzeczywiście wieczorem czuję takie zmęczenie, ale też zawsze przed spaniem przychodzi mi najwięcej pomysłów do głowy, przez co też nie mogę zasnąć, bo myślę o tym wszystkim i już też od dłuższego czasu bardzo, ale to bardzo pomaga mi na sen przyjmowanie olejku CBD. Jest to olejek od marki Canaste i ja o tym olejku też zrobiłam oddzielny film jakiś czas temu i dopytujecie mnie, czy cały czas stosuję. Słuchajcie, cały czas stosuję, tylko troszeczkę inaczej, bo nie przyjmuję go 2 razy dziennie, czyli wieczorem i rano. Przyjmuję go tylko wieczorem, przed snem i zwiększyłam dawkę do 1100 mg. Tutaj mam akurat wersję naturalną, ale muszę Wam powiedzieć, że najbardziej smakuje mi jednak ta wersja czekoladowo-miętowa. Więc na pewno do niej wrócę. To już jest moja kolejna buteleczka i naprawdę pomaga mi w tym, że się wyciszam, że nie myślę tyle, że szybciej zasypiam i lepiej śpię, co jest dla mnie bardzo ważne. Nawet przyznam Wam się szczerze, że dzisiaj zaspałam. Jak wstaję o godzinie tak mniej więcej 5:30, to dzisiaj tak dobrze mi się spało, że wstałam o 7:30 i byłam aż zszokowana, że się sama wybudziłam o tej godzinie. Nie wiem, jak to jest możliwe, no ale naprawdę, przysięgam, dobrze mi się po tym śni, jestem zrelaksowana, mam lepszy ten komfort snu, nie budzę się taka opuchnięta na twarzy, zmęczona i dla mnie jest to naprawdę bardzo ważne, więc tutaj rzeczywiście pomaga mi olejek CBD od marki Canaste. Tyle! Dobrnęliście do końca? Mam nadzieję, że tak. Widzicie, u mnie suplementacja jest podstawą. Ja do suplementacji podchodzę holistycznie, tak samo jak do pielęgnacji, czyli bardzo ważne dla mnie jest to, żeby w takiej mojej codziennej rutynie znajdowały się odpowiednie suplementy, które będą działały na różnych płaszczyznach i suplementy sprawdzone przede wszystkim. Ważna jest dla mnie odpowiednia pielęgnacja, zabiegi, czyli tak naprawdę można powiedzieć zabiegi uzupełnione o właściwą, dobrze dobraną i świadomą pielęgnację, odpowiednie odżywianie. Zapytacie, czy przyjmuję witaminę C? Nie. Bo na przykład witaminę C mam już w tych suplementach, które Wam przedstawiłam, ale też piję soki. Soki, które sama robię, żadnych słodzonych, żadnych ze sklepów, żadnych z jakimiś tam dodatkami. Sama przygotowuję soki, świeżo wyciskane z owoców cytrusowych. Sama przygotowuję sobie również w ciągu dnia z takie smoothie, koktajle, wzbogacone na przykład o szpinak, gdzie mam też żelazo. Jem bardzo dużo warzyw i owoców, zdecydowanie więcej. Jestem osobą, która je mięso, ale tego mięsa jest naprawdę u mnie bardzo mało. Oczywiście pojawiają się też węglowodany i różne tam
inne substancje. Nie jestem żadną osobą, która stosuje rygorystyczne diety, absolutnie nie, ja się do tego kompletnie nie nadaję i też się źle w tym czuję. Nie jestem też zdrowa, co jest bardzo ważne. Regularnie robię badania i widzę, że to, co dostarczam dla mojego organizmu, się rzeczywiście sprawdza. Oczywiście tutaj też chciałabym zaznaczyć, że zanim podejmiecie jakąkolwiek kurację, stosowanie jakichkolwiek suplementów, warto zawsze wcześniej wykonać badania i poradzić się waszego lekarza prowadzącego, czy możecie takie suplementy przyjmować, czy one będą dla waszego organizmu dobre, jeśli na przykład macie różnego rodzaju choroby, przyjmujecie jakieś leki, stosujecie jakieś jakiekolwiek substancje, czy inne suplementy, czy połączenie tych suplementów z nowymi, które chcecie wprowadzić, będzie dla waszego organizmu dobre. Pamiętajcie, że działanie za dużo też nie jest dobre dla naszego organizmu. Trzeba mieć w tym wszystkim pewien umiar i wiedzieć, stosować te suplementy, leki i nie tylko, całość, podchodzić holistycznie z głową. To jest bardzo ważne, czyli robimy badania regularne, konsultujemy się z lekarzem, dobieramy takie suplementy, które rzeczywiście są nam potrzebne dla organizmu, a nie dlatego, że ktoś tam mówi, że coś jest popularne, albo ktoś przyjmuje, ktoś z waszych znajomych, jakiś influencer zachwala. Nie, słuchajcie, to nie o to chodzi. Przyjmujemy to, co jest nam potrzebne, co jest dla nas wartościowe i co rzeczywiście będzie przynosiło efekty. Tym właśnie akcentem dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że wytrwaliście do końca i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Linki do produktów, o których powiedziałam, będziecie mieć w opisie, plus różne informacje naukowe i tak dalej. Także zapraszam was, żebyście sobie rozwinęli ten opis, a tymczasem żegnam się z wami i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!